Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Powrót Azalii Banks. Amerykańska wokalistka i raperka powraca do show biznesu. Po dwuletnim konflikcie ze swoją byłą już wytwórnią, Banks opublikowała pierwszy teledysk od czasu rozwiązania umowy. Wideo powstało do singla Heavy Metal and Reflective i zapowiada wielokrotnie przekładaną premierę debiutanckiego krążka artystki Broke with Expensive Taste. Film o Sunrise Festival. W sieci pojawił się trailer dokumentu podsumowującego tegoroczną edycję kołobrzeskiego festiwalu. 20-minutowy film Sunrise 2014 After Movie pokaże najlepsze sety imprezy w wykonaniu takich gwiazd jak Nicky Romero, Showtek, Danik oraz Georgie Jazz, a jego premiery możemy spodziewać się najprawdopodobniej pod koniec roku. Oryginalnych sposobów na wyprowadzenie psa jest w sieci mnóstwo. Dużo trudniej jest, gdy psów ma się całe stado, a przecież każdy z nich musi się wybiegać. Oto jak poradzić sobie z tym problemem. I zabawę mają i psy, i ich właściciel. Nowy klip Sama Smitha. Zwycięzca plebiscytu BBC Sound na najbardziej obiecującego wykonawcę roku udowadnia, że zasłużył na ten prestiżowy tytuł. Jego debiutancki krążek In The Lonely Hour podbija listy sprzedażowe w Wielkiej Brytanii i USA, a w sieci pojawił się właśnie nowy teledysk promujący album. Klip powstał do ballady I'm Not The Only One, a gościnnie wystąpiły w nim popularne amerykańskie aktorki Diana Agron i Chris Messina. Nieudany prezent dla prezydenta. Z okazji 53. urodzin prezydenta USA Baracka Obamy z całego świata nadsyłano prezenty. Wśród nich znalazł się także podarunek od szefa polskiego rządu, Donalda Tuska, który zdecydował się ofiarować Obamie polską grę komputerową. Gra, która podbija światowe rynki, nie podbiła niestety prezydenckiego serca. W rankingu podarunków stworzonym przez amerykańskie media prezent znalazł się na ostatniej pozycji. Jakiś czas temu w australijskim mieście Perth pewien mężczyzna, wsiadając do metra, zaklinował się pomiędzy krawędzią peronu a pociągiem. O tak. Na szczęście z pomocą przyszli mu pozostali pasażerowie, którzy postanowili razem podnieść wagon, by uwolnić mężczyznę. I oto kolejny dowód, że razem można więcej. Powrót legendy. Znany brytyjski producent William Orbit potwierdził, że pracuje nad albumem kultowej grupy Queen. Krążek zatytułowany Queen Forever ma ukazać się w sprzedaży przed Bożym Narodzeniem, ale już teraz wzbudza ogromne emocje. Płytę mają wypełnić niepublikowane dotąd duety Freddiego Mercury'ego ze słynnymi muzykami, m.in. z Davidem Bowiem, Rodem Stewartem oraz królem popu Michaelem Jacksonem. Eskalator za nami. Zakończyła się kolejna edycja wakacyjnej imprezy Radia Eska i Eska TV, czyli Eskalatora w Sosnowcu. Przed Wami w Eska TV News krótka wideorelacja z tego wydarzenia. Zobaczcie po prostu, jak to wyglądało. Podczas tegorocznej edycji na Eskalator w Sosnowcu wystąpił Bożyszcze nastolatek Dawid Kwiatkowski. Podczas jego koncertu nieoczekiwanie zjawił się Patryk Kumur. To była wielka niespodzianka zarówno dla fanów Dawida, jak i Patryka. Imprezę rozpoczęła jednak debiutująca na polskiej scenie muzycznej 18-letnia Marta Bijan z Sosnowca, którą możecie kojarzyć z jednego z programów typu Talent Show. Na scenie nie zabrakło także autora hitów Na chwilę oraz Wstaje, czyli Grzegorza Chyżego. Gwiazdą wieczoru był jednak duet Donatan i Cleo, którego chyba przedstawiać nie trzeba. Publiczność Eskalatora i tym razem nie mogła narzekać na brak emocji wspaniałych gwiazd oraz nagród od Radia Eska. Dla Eska TV News, Chris Koider.
Internet udowadnia, że oprócz kołysanek dzieci uspokajają również zupełnie inne brzmienia. Do listy nowych piosenek dla dzieci dopisujemy kolejny przebój i tym razem Katy Perry i jej Dark Horse. Mam na to teorię, może nie chodzi o samą piosenkę, ale o ten ciężki bas. Przypominamy ESCA Music Awards. Jeśli chcecie jeszcze raz zobaczyć, jak wyglądała gala wręczenia statuetek ESCA Music Awards w zeszłym roku, jeśli chcecie zobaczyć, jak na scenie zaprezentowali się Margaret, Phil, Piersi, Robert M., Kazen Redhoe i oczywiście Nelly Furtado, mamy dla Was specjalną powtórkę ubiegłorocznej gali ESCA Music Awards ze Szczecina. Zobaczycie ją tylko na antenie ESCA TV już w sobotę, a już tydzień później, 22 sierpnia, po raz kolejny w Szczecinie ESCA Music Awards, tym razem 2014. Jason Derulo w studiu. Autor przeboju Wiggle zapowiada nowy krążek. Jak zdradził wokalista, tuż po ukazaniu się jego nadchodzącego singla Trumpet, fani mogą spodziewać się premierowego materiału. Jak się okazuje, nowa płyta Derulo jest już prawie gotowa i do sklepów ma trafić jeszcze w tym roku. Choć zwykle nie pokazujemy Wam w ESCA TV News reklam, dziś zrobimy wyjątek. Dlaczego? Oto Cristiano Ronaldo, który postanowił wziąć udział w japońskiej reklamie. No właśnie, nie do końca umiem to nazwać. Urządzenia do ćwiczenia mięśni twarzy. O. By ćwiczyć mięśnie twarzy, wcale nie trzeba kupować tego czegoś. Wystarczy oglądać tę reklamę. Ewa Farna po czesku. Wokalistka zaprezentowała nowy teledysk. Klip powstał do kawałka Leporello, który jest czeskojęzyczną wersją singla Znak. Wideo zapowiada czwarty czeski album piosenkarki, którego tytuł ani data premiery nie zostały jeszcze ujawnione. Na razie czeską dyskografię Ewy Farnej zamyka płyta Wirtualni, która ukazała się w 2009 roku. Chris Pratt w ESCA TV. Film Strażnicy Galaktyki przebojem wkroczył do kin na całym świecie, w tym również w Polsce. Z okazji polskiej premiery ESCA TV News przez cały tydzień serwuję Wam specjalne, ekskluzywne wywiady z odtwórcami głównych ról. Przed Wami Chris Pratt. Was there something challenging in the movie or surprising that you couldn't expect before? There were a lot of different challenges in the movie. I think, you know, working in with a lot of CG can be difficult, and like understanding exactly what it is the scene is going to look like was a bit of a challenge. The workload was a challenge, and being away from home for a long time was a challenge. And your favorite saying or scene from the movie would be? Ooh, that's a good one. My favorite saying from the movie would probably be, it's been getting a lot of laughs, there might be one name, there's one more name you might know me by. Star-Lord. Who? Who are you? Star-Lord. Who? A propos Chrisa Pratta, wyrasta on na wielką gwiazdę. Po świetnej roli w Strażnikach Galaktyki pojawia się nie tylko w ESCA TV, ale również w rozgłośniach radiowych na całym świecie. Ostatnio w jednej z nich pokazał, jak dobrze zna piosenki Eminema. Nie minęło kilka godzin, a internauci podłożyli jego głos pod oryginalny podkład. Side doc, but I've been crazy. It's okay. Go to him, Haley. Yo, he did it with him, yo.
i trzeba przyznać, że brzmi całkiem nieźle. I to było podsumowanie dnia w SKTV News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.